Witam w Szkole Sobotniej Hope Channel, poświęconej dogłębnemu, interakcyjnemu studium Pisma Świętego. Kontynuujemy rozważania z cyklu Boża misja jest moją misją. Współpracujemy z Bogiem, dzieląc się Jego bezgraniczną i niewyczerpaną miłością ze światem. Dziś misja wśród potrzebujących. To prawda. Wszyscy potrzebujemy pomocy, ale możemy spotkać kogoś, kto ma szczególne potrzeby. Bóg pokaże nam, jak podzielić się Jego miłością z tą osobą. Cieszymy się, że jesteście z nami. Witam również nasz zespół. Wyglądacie wspaniale. Rozejrzyjcie się dookoła. Różnimy się od siebie jako przedstawiciele ogólnoświatowej rodziny Bożej. Cieszę się, że współtworzycie nasz zespół. Dziś będziemy rozmawiać o misji na rzecz potrzebujących. Tytuł tej serii to Boża misja jest moją misją. Moja, bo współpracuję z Bogiem w tym, co On czyni. Można by powiedzieć, Boża misja jest naszą misją, ale wtedy mógłbym wykręcić się mówiąc, to Ty się nią zajmij. Powinienem pamiętać, że mam w niej udział. Mówiąc szczerze, z tym rodzajem misji czasami mam problem. Gdy widzę ludzi z kartonikiem, na którym zapisana jest prośba, pytam Boga: Panie, które z tych osób są naprawdę potrzebujące? Bóg pragnie, byśmy pełnili misję na rzecz potrzebujących i dlatego darzy nas mądrością Ducha Świętego. Dzięki temu wiemy, komu pomóc. Zacznijmy to studium od pierwszego rozdziału Ewangelii Marka. Jeffrey, Ewangelia Marka, rozdział pierwszy, od wiersza 21 do 34. W tej relacji znajdziemy kilka osób potrzebujących pomocy. Oto jak wyglądała misja Jezusa na rzecz potrzebujących. Czytam z Biblii Warszawskiej. I weszli do Kafarnaum, i zaraz w sabat wstąpił do synagogi i nauczał. I zdumiewali się nad nauką Jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jak uczeni w Piśmie. A był w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał, mówiąc: Cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim Ty jesteś, Święty Boży. A Jezus zgromił go, mówiąc: Zamilknij i wyjdź z niego. A duch nieczysty, szarpnąwszy nim i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. I zdumiewali się wszyscy, tak iż pytali się nawzajem: Co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. I zaraz po opuszczeniu synagogi przyszli z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. A teściowa Szymona leżała w gorączce i zaraz powiedziano mu o niej. I przystąpiwszy, ujął ją za rękę i podniósł ją, i opuściła ją gorączka i usługiwała im. A gdy nadszedł wieczór i zaszło słońce, przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli i opętanych przez demony. I całe miasto zgromadziło się u drzwi. I uzdrowił wielu, których trapiły przeróżne choroby. I wypędził wiele demonów, ale nie pozwolił demonom mówić, bo go znali. To tylko jeden dzień z posługi Jezusa. Jakim ludziom potrzebującym pomocy służył Jezus tego dnia? Travis? Ludziom opętanym przez demony. To są bardzo potrzebujący ludzie. Czytając te słowa, pomyślałem sobie, że czasami także osobom, które nie są opętane, trudno jest zrozumieć, kim jest Jezus. A przecież nawet demony wiedzą, kim On jest. Wiem, kim Ty jesteś, Święty Boże. Co ciekawe, najpierw jedna osoba została uzdrowiona w synagodze, a później przyprowadzono do Jezusa wielu innych ludzi. Kto jeszcze w tej historii potrzebował pomocy? Nancy? Werset 32 mówi, że przynosili do Niego wszystkich, którzy się źle mieli. Wyobraźcie sobie, ilu to musiało być ludzi i ile czasu to zajęło.
Wydaje mi się, że Jezus uzdrawiał każdego indywidualnie, bo zależało mu na osobistym kontakcie z człowiekiem. Uważam, że tego samego oczekuje od nas, nawiązywania osobistych kontaktów. A co z teściową Szymona? Ktoś powie, to była tylko gorączka. Nie była opętana przez demona, ociemniała czy chroma. Harold? Nie ma rzeczy wielkich i małych. Jezus troszczy się o wszystko, o każdą, nawet najdrobniejszą potrzebę, nawet o to, co nam wydaje się zbyt przyziemne. Możemy zwracać się do Boga z prośbą w każdej sprawie. Sabino, uśmiechasz się. Pełnisz posługę dobroczynną. Z pewnością chcesz dowiedzieć się, kto potrzebuje pomocy. Co zwróciło Twoją uwagę w tym jednym dniu z posługi Jezusa? Do tego, co zostało już powiedziane, dodam, że Jezus nie czynił różnicy między ludźmi. Tak samo traktował osoby z najbliższego kręgu, jak na przykład teściową Piotra, i ludzi, których jeszcze nie poznał. Uderza mnie różnorodność ludzi, do których Jezus wyciągał dłoń w swojej posłudze uzdrawiania. My bardziej współczujemy tym, których znamy. Jezus troszczył się o wszystkich chorych. Dziękuję. Widzę, że Kenneth się zgłasza, ale najpierw jeszcze jedno pytanie. Chodzi mi o człowieka opętanego przez ducha nieczystego, który przyszedł do synagogi. Rodney, może myślisz o tym i zaczniemy dyskusję. Czy myślicie, że pojawił się tam, by zakłócić czas nabożeństwa, gdy przemawiał Jezus? Czy też głęboko w sercu był przekonany, że Jezus może mu pomóc, że Jezus może go wyswobodzić? Rodney? Pewnie zależało mu na uzdrowieniu duchowym i fizycznym. Myślę, że chciał zostać uwolniony od tej sytuacji o charakterze duchowym. Chcę jeszcze krótko nawiązać do tego, że był to tylko jeden dzień z posługi Jezusa. Jakże niesamowity był to dzień. Jezus uzdrawiał ludzi pod względem fizycznym, emocjonalnym i duchowym. Oddziaływał na życie ludzi bez względu na to, czy ich znał, czy nie. Uzdrawiał ich, a także nauczał. Działał dwutorowo. Docierał do ludzi osobiście, by uczyć ich Słowa Bożego. Kenneth, pytałeś o to, kto w tej historii był potrzebujący. Werset 21 mówi, że Jezus wstąpił do synagogi i nauczał. Wszyscy ludzie, którzy słuchali tam Jezusa, potrzebowali pomocy. To była społeczność, która gromadziła się w synagodze. I jak mówi werset 23, w tej społeczności był człowiek opętany. Dziękuję Ci, że zwróciłeś na to uwagę. To prawda. Wszyscy potrzebujemy pomocy, choć potrzeby miewamy różne. Widzę jeszcze kilka dłoni. Za chwilę przejdziemy do 5 rozdziału Ewangelii Jana. Ale najpierw Travis i Zandile. Pytałeś, dlaczego ten opętany przyszedł do synagogi. Zastanawiając się nad tym, doszedłem do wniosku, że Bóg obraca oręż szatański przeciwko szatanowi. Najprawdopodobniej ten człowiek przyszedł tam, żeby zakłócić nabożeństwo. Może raczej demon go tam skierował. Tak, ale Jezus obrócił oręż szatański przeciwko niemu i pokonał szatana. Tak postępuje Jezus. Pamiętajcie, drodzy, że nawet jeśli nie jesteście w stanie wyrazić swojej prośby słowami, Jezus słyszy wasze wołanie. Tak jak słyszał wołanie tego człowieka. Zandile? Ten człowiek przebywał w synagodze i był opętany. My też możemy przebywać w kościele i być blisko Boga, ale w życiu możemy mieć poważne problemy. Jeśli tylko posłuchamy Boga i uznamy autorytet Jezusa w naszym życiu,
to On może nas oswobodzić. Tak, i nie powinniśmy wpadać w panikę, gdy Bóg przyprowadzi do kościoła kogoś pod kontrolą złego ducha, bo właśnie tam ten człowiek może doświadczyć wolności dzięki temu, że pozna Jezusa. A teraz przykład człowieka potrzebującego, który nie miał żadnej nadziei. Stephanie, Ewangelia Jana, rozdział 5, od wiersza 1 do 9. Czytam z Biblii Warszawskiej. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat. Załóżmy, że chorujecie od 38 lat. I przychodzi do was Jezus, o którym coś słyszeliście. Przychodzi i pyta: chcecie być zdrowi? Oczywista odpowiedź brzmi: tak. Jak określilibyście stan człowieka chorego od 38 lat, który nawet nie odpowiedział twierdząco na pytanie Jezusa? Jeffrey, choroby fizyczne wpływają też na sferę umysłu i ducha. Ten człowiek żył w swoim świecie i nie widział dla siebie żadnej nadziei. Ale Jezus stworzył dla niego okazję. Odrobina zaufania to wszystko, czego potrzebujesz, bo wtedy Jezus może działać. Na twarzy Jeffreya pojawił się uśmiech, bo ta historia niesie pokrzepienie. Wyobraźcie sobie taki stan rzeczy przez 38 lat. Jeśli jesteśmy pogrążeni w depresji, to pamiętajmy, że Jezus widzi naszą potrzebę. Czyż to nie jest piękne? Najpierw uwaga Sabiny, a później przypomnimy jeszcze kilka historii, które ukazują Chrystusową misję wśród potrzebujących. W odpowiedzi tego człowieka zwróciło moją uwagę to, że jednak pośrednio dał do zrozumienia, że chce być zdrowy. Wspomniałeś o posłudze dobroczynnej, którą prowadzę. Służąc drugiemu człowiekowi, zauważyłam, iż konieczne jest, by dana osoba świadomie uczestniczyła w procesie uzdrowienia. Czasami do uzdrowienia prowadzą zmiany, których trzeba dokonać w życiu. Całe życie tego człowieka składało się z siedzenia przy owczej bramie. Pewnie otrzymywał tam jałmużnę. Teraz Jezus obdarzył go nowym życiem. Uzdrowienie oznaczało nowe możliwości, które ten człowiek miał wykorzystać. Gdy sami jesteśmy w potrzebie lub gdy pomagamy potrzebującym, powinniśmy pamiętać, że pomoc jest skuteczna, gdy potrzebujący jest gotów skorzystać z pomocy, to znaczy z zaspokojenia prawdziwych, niezbędnych potrzeb. Dziękuję, słuszna uwaga. W tym człowieku było pragnienie. Nie powiedział, że jest mu już wszystko jedno, ale na pewno nie miał dobrego humoru, bo nie powiedział: tak, Jezusie, chcę być zdrowy.
Jakieś inne historie? Amy, historia ukazująca misję Jezusa wśród potrzebujących. 10 trendowatych. Byli to ludzie fizycznie wykluczeni ze społeczeństwa, ale Jezus chętnie im pomógł. Obdarzył ich nadzieją, odwagą i zdrowiem. Harold, Ewangelia Łukasza, rozdział 13. Jezus uzdrowił kobietę, która od wielu lat nie mogła się wyprostować. Od 18 lat. Ją też Jezus uzdrowił w sobotę, bo to jest dzień błogosławieństwa i uzdrowienia. Kolejna historia, Zandile. 7 rozdział Ewangelii Łukasza, wdowa, która straciła też syna. Syn wdowy znajmniej. To była wielka potrzeba. Wcześniej straciła męża, a teraz syna. Jezus zaspokoił jej potrzebę. Rodni, kolejny przykład pomocy udzielonej potrzebującym. Ewangelia Mateusza, rozdział 14, od wiersza 13 do 21. Mamy tu opis cudu. Ludzie udali się za Jezusem na puste miejsce. Jezus uzdrowił chorych spośród nich, ale ludzie byli głodni. Było tam 5000 mężczyzn oprócz kobiet i dzieci. Jezus ich wszystkich nakarmił. Niektórzy zadają następujące pytanie. Dlaczego Jezus przeznaczył więcej czasu na troskę o potrzebujących niż na nauczanie i głoszenie? A może zaspokojanie ludzkich potrzeb też jest nauczaniem i głoszeniem? A jeśli tak, to czego się naucza i co się przez to głosi? Sabina? Każda sposobność, którą Jezus dawał uczniom do służenia bliźnim, była także okazją do ich rozwoju i głębszego zrozumienia istoty uczniostwa. A jeśli chodzi o innych ludzi, to weźmy choćby uzdrowienie ślepego od urodzenia z 9 rozdziału Ewangelii Jana. Ten cud był lekcją dla faryzeuszy, którzy nie dostrzegali swojej potrzeby Boga. Nie mamy teraz czasu, by czytać tę historię, ale Jezus posłużył się uzdrowieniem tego człowieka, by nauczyć czegoś przywódców duchowych, którzy nie dostrzegali istoty sabatu i Bożej łaski. Dla mnie lekcje poglądowe Jezusa są czymś wyjątkowym. Dziękuję. Amy, kolejny cytat. Ewangelia Łukasza, rozdział 5, od wiersza 17 do 22. Moglibyśmy czytać dalej, ale mamy mało czasu. Ewangelia Łukasza, rozdział 5, od wiersza 17 do 19. Może jednak przeczytajmy od 20, bo werset ten zawiera zasadniczą myśl. To studium nie służy tylko podziwianiu Chrystusowej misji wśród potrzebujących. Chodzi o to, byśmy wiedzieli, jak dołączyć do Niego w pełnieniu tej misji. Ewangelia Łukasza, rozdział 5, od wiersza 17 do 20. Czytam z Biblii Zaremby. Pewnego dnia, gdy nauczał, wśród słuchaczy siedzieli również faryzeusze i nauczyciele prawa, którzy zeszli się ze wszystkich wiosek Galilei i Judei oraz z Jerozolimy. A była w nim moc Pana, dzięki której uzdrawiał. I wtedy jacyś ludzie przynieśli na posłaniu sparaliżowanego. Chcieli go wnieść do środka i położyć przed Jezusem. Jednak ze względu na tłum nie mogli znaleźć sposobu, by się do Niego przedostać. Dlatego weszli na płaski dach, zdjęli część stropu i przez otwór spuścili posłanie z chorym prosto przed Jezusa. Gdy Jezus zobaczył ich wiarę, powiedział: człowieku, przebaczone są ci twoje grzechy. Gdy Jezus zobaczył ich wiarę, co dzieje się w tej historii? Stephanie? Widzę tu wspólny wysiłek. Pomogli mu przyjaciele. Wydaje się, że wiara tych ludzi niosła człowieka, którego wiara była słaba. Sabina wspomniała, że
Trzeba mieć chęć. Sparaliżowany nie oponował. Pozwolił swoim przyjaciołom, by przynieśli go do Jezusa. Bez względu na przeciwności. Kailinda? Dziś też możemy przynosić naszych przyjaciół i znajomych do Jezusa w modlitwie. Jeśli ktoś potrzebuje uzdrowienia fizycznego, możemy wspomnieć o tej osobie Jezusowi. Jeśli ktoś boryka się z grzechami, pamiętajmy, że Jezus powiedział, przebaczone są ci twoje grzechy. Możemy zapoznać tę osobę z Jezusem. A jeśli ktoś ma wątpliwości, tak jak faryzeusze, to Jezus mówi, chodźcie, rozpatrzmy to razem. Tę sprawę też możemy przedstawić Zbawcy. W podsumowaniu tej historii czytamy, zdumienie ogarnęło wszystkich i chwalili Boga. Kto był najbardziej zdumiony? Czterej przyjaciele czy ten człowiek? Travis? Myślę, że najbardziej zdumieni byli ci, którzy się temu przyglądali. Pewnie nie mogli w to uwierzyć. Ci, którzy go przynieśli, wierzyli, że Jezus może tego dokonać. I na pewno cieszyli się z tego, co Bóg zrobił dla ich przyjaciela. Amy? Bardzo podoba mi się ta historia, bo pokazuje ona naszą rolę w pomaganiu bliźnim. Problemy zdrowotne, finansowe lub jakiekolwiek inne często powodują kryzys wiary. Czy naprawdę wierzę, że Bóg mi pomoże? Czy wierzę, że może mnie z tego wyratować? To dla nas zaszczyt, że możemy stać między naszymi bliźnimi a Bogiem i okazywać wiarę w ich imieniu, dzielić się z nimi prawdą i Bożymi obietnicami, pomagać im w powoływaniu się na nie i w doświadczaniu uzdrowienia, którym Bóg chce ich obdarzyć. Dziękuję. Kolejna historia. Rodney, Ewangelia Mateusza, rozdział 8, od wiersza 5 do 13. Kailinda wspomniała, że na różne sposoby możemy przynosić naszych przyjaciół do Jezusa. Mamy tu kogoś, kto podjął się misji na rzecz potrzebującego. Ewangelia Mateusza, rozdział 8, od wersetu 5. Czytam z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. A gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, przyszedł do niego setnik i prosił go: Panie, mój sługa leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. I powiedział mu Jezus, przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział, Panie, nie jestem godny, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. Mówię jednemu, idź, a idzie. A drugiemu, chodź tu, a przychodzi. A memu słudze, zrób to, a robi. A gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i powiedział do tych, którzy szli za Nim. Zaprawdę powiadam wam, nawet w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. A mówię wam, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą za stołem z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. Lecz synowie Królestwa będą wyrzuceni do ciemności zewnętrznych. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I powiedział Jezus setnikowi, idź, a jak uwierzyłeś, tak niech ci się stanie. I o tej godzinie jego sługa został uzdrowiony. Wspaniała historia. Setnik był poganinem. Jak on przyniósł swojego sługę do Jezusa? Poprosił Jezusa. Przyszedł do Jezusa. Teraz wysyła się SMS-y, ale jest coś pięknego w osobistym przyjściu. Jest to element zaangażowania. Przychodzi i przedstawia Jezusowi potrzebę swojego przyjaciela, sługi, którego traktuje jak przyjaciela. Travis? Od początku naszych rozważań konsekwentnie przewija się jedna myśl. Jeśli wierzymy, że Jezus ma moc wyrwać nas z sideł szatana, to On to dla nas uczyni. Ten człowiek uwierzył. Rodney? Nieraz zapominamy, że to nie jest fikcyjna historia z jakiejś książki. To się wydarzyło naprawdę.
Ten człowiek był rzymskim setnikiem. Setnik w armii rzymskiej był dowódcą oddziału składającego się ze 100 ludzi. Co ciekawe, on nie przyszedł do Jezusa w sprawie swojej matki, swojego ojca czy dziecka. To był jego sługa. Widzimy, że setnik miał dla niego wiele współczucia i dlatego zwrócił się z prośbą do Jezusa. Jezus zdziwił się, jak wielką wiarę miał ten człowiek. Zastanawiam się, czy darzę Jezusa takim zaufaniem, jakim darzył go ten setnik. Czy zwracam się do Niego w wierze, wiedząc, że On uczyni to, co obiecał. Mamy tu niezwykły opis wyżyn wiary, która charakteryzowała tego tak zwanego poganina. Powinniśmy mieć taką samą wiarę. Harold? Rozdziały od 5 do 7 zawierają kazanie na górze. Jezus zapraszał ludzi, by do Niego przyszli. Być może setnik tam był lub ktoś mu to przekazał. Zainspirowany wziął sobie słowa Jezusa do serca. Wszyscy powinniśmy przyjąć dar, który jest dla nas dostępny. Kaylinda podkreśliła, że możemy na różne sposoby przedstawiać potrzeby naszych bliźnich Jezusowi. Zapewne macie w rodzinach, wśród znajomych lub współpracowników kogoś, kto jest osobą potrzebującą. Nie podawajcie imienia tej osoby. Nasi widzowie też pewnie mogą teraz o kimś takim pomyśleć. Mówimy o Zbawcy, który dokonuje cudów. Możemy kogoś przynieść, możemy opowiedzieć Jezusowi o kimś w modlitwie. Co jeszcze możemy zrobić w ramach misji na rzecz potrzebujących? Nancy, niedawno opowiadałam o młodej kobiecie, której pomogliśmy. Była w bardzo trudnej sytuacji. Otrzymała to, czego akurat potrzebowała. Ponieważ mieszka w innym stanie, sprawdziłam, czy w sąsiedztwie jej domu jest jakiś kościół. Pomyślałam, że porozmawiam z pastorem, żeby mogła liczyć na wsparcie lokalnej wspólnoty wiary. Najpierw zaspokoiłaś potrzeby fizyczne tej osoby, a teraz pomyślałaś o potrzebie miłości, wspólnoty i społeczności. Travis? Mam bardzo miłego sąsiada, który niestety jest uzależniony od heroiny. Gdy inni go mijają, zawsze się zatrzymuję, żeby z nim porozmawiać. Bóg mi przypomina, że kocha tego człowieka. Wierzę, że Duch Święty na niego działa i że pewnego dnia mój sąsiad powie: wszyscy mnie opuścili, ale dzięki Bożej łasce Ty mnie nie opuściłeś. Właśnie to zrobił dla mnie Jezus. On mnie nigdy nie porzucił ani nie opuścił. Prosta rzecz. Wstąpić do kogoś i przez to okazać miłość Bożą. Jeffrey? Nieraz wystarczy kogoś wysłuchać. Posłuchać tego, co ktoś ma do powiedzenia. I w modlitwie wstawiać się u Boga za tą osobą. Ktoś nazwał to darem obecności. Po prostu z kimś być. Amy? Chciałam powiedzieć to samo. Spędzać czas z drugą osobą. Ludzie nie oczekują od nas, że ich uzdrowimy, że rozwiążemy ich problemy finansowe. Nieraz potrzebują kogoś, kto ich wysłucha i wczuje się w ich sytuację. Rodney? No właśnie. Gdy Hiob przeżywał dramatyczne chwile, odwiedzili go przyjaciele. Biblia mówi, że siedzieli z nim przez tydzień i nie powiedzieli ani słowa. A gdy otworzyli usta, okazało się, że błądzili. Czasami wystarczy po prostu być i słuchać w skupieniu drugiego człowieka. Chyba, że ktoś jest głodny lub spragniony, to trzeba podzielić się kanapką lub butelką wody.
Będzie o tym mówił kolejny cytat, który przytoczymy. Nieraz samo siedzenie i rozmyślanie nie pomoże, ale gdy dam komuś trochę wody, mogę posłuchać jego historii i okazać mu współczucie. Najpierw uwaga Sabiny, a później porozmawiamy o tym, że Jezus troszczył się nie tylko o najbliższych, ale także o tych, których uważano za obcych. Sabina? Obecnie w moim kościele prowadzimy posługę, która według mnie pięknie zaspokaja potrzeby ludzi. Jest to posługa modlitewna. Z lokalną społecznością dzielimy się kocami modlitewnymi. Ostatnio pewna kobieta nawiązała z nami kontakt przez nasz bank żywności i uczestniczy w naszych programach dla samotnych matek. Podczas jednego z tych programów otrzymała koc modlitewny, i nasza grupa umówiła się z nią na osobiste spotkanie modlitewne. Nie mogła w nim uczestniczyć, ale tym kocem okryła swoją matkę umierającą na Ojomie. To nie jest chrześcijanka, ale okryła swoją matkę tym kocem i zaprosiła swoją rodzinę do wspólnej modlitwy, podczas której kończyli robienie węzełków na obrzeżach koca. Zgodnie z tym, co powiedziała nam ta kobieta, w wyniku tych modlitw jej matka wróciła do życia. Miała tylko 1% szans na przeżycie i przeżyła. Kilka tygodni temu ta kobieta złożyła nam wizytę. Płacząc, opowiadała mi, jak ten podarowany przez nas koc przypominał im o ważności wiary i jak ich matka została uzdrowiona. To nie jest osoba, która regularnie przychodzi do naszego kościoła. Myślę, że to jest bardzo ważna posługa. Ludzie robią coś konkretnego, a za pomocą modlitwy zaspokajają potrzeby ludzi w naszej lokalnej społeczności. Wiemy, że to nie jest magiczny koc. Ludzie modlili się, gdy on okrywał ich matkę, i modlili się także ci, którzy przygotowywali ten koc, gdy robili węzełki, które miały służyć jako przypomnienie. Porozmawiajmy teraz o obcych. Będziemy o nich mówić w kilku kolejnych rozważaniach. Studiując Ewangelię, zauważymy, że Jezus nie stronił od udzielania pomocy potrzebującym, którzy nie należeli do wąskiego grona Jego naśladowców. Jak definiujemy obcego? Harold? Obcy to ktoś, kto nie należy do naszej rodziny. Kenneth wyznaje inną wiarę. Ktoś jeszcze? Osoba, która nie należy do jakiejś grupy. Albo po prostu ktoś, kto jest inny ode mnie. Zwróćmy uwagę na dwa cytaty biblijne. Podkreślają one znaczenie służenia potrzebującym, którzy nie należą do naszego grona. A później przypomnimy sobie wydarzenia z życia Jezusa. Było wielu potrzebujących blisko Niego, ale On udał się do ludzi, których nazywamy obcymi. Zandile, Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 10, werset 19. Czytam z Biblii Tysiąclecia. Wy także miłujcie cudzoziemca, boście sami byli cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Nie zapominajcie o swojej historii. Miłujcie cudzoziemca. Kenneth, Księga Kapłańska, rozdział 23, wiersz 22. W Biblii znajdziemy o wiele więcej tekstów, które zachęcają do troski o nieznajomych. Czytam z Biblii Poznańskiej. Kiedy będziecie żniwować na swojej ziemi, nie ogołocajcie przy tym pola do samego końca i nie zbierajcie resztek pozostałych kłosów. Pozostawcie je dla biedaka i dla przybysza. Jam jest Jahwe, wasz Bóg. Czy przypominacie sobie wspaniałą historię o mężu Bożym, który wziął sobie te słowa do serca, a nawet zadbał o to, by dla nieznajomej zostało odpowiednio dużo kłosów? Kaylinda, Boaz i Rut. Boaz polecił swoim żeńcom, by upuszczali na polu kłosy. Rut je zbierała. Później została żoną Boaza. Kazał zostawić ich więcej i jeszcze napełnił jej chustę jęczmieniem.
Dla osób z narodu izraelskiego Rut była cudzoziemką. Pochodziła z ziemi moabskiej. Była obcą osobą. Wspaniały przykład. Pomyślmy teraz o posłudze Jezusa. Nie zapominajcie, że sami byliście cudzoziemcami. Troszczcie się o ubogich i przybyszów. Czy przypominacie sobie ludzi uważanych za obcych, którym Jezus usłużył podczas swojej misji na ziemi? Harold? Kobieta z Syrofenicji błagała Jezusa, by uzdrowił jej córkę. Jezus z nią rozmawiał. Dzięki wierze tej kobiety, jej córka została uzdrowiona. Kiedyś przyjrzymy się jeszcze dokładniej tej historii, bo była to także misja wśród tych, którzy nie słyszeli Ewangelii. A co z osobami, które były dość blisko Jezusa, a uważano je za obce? Rodni? Lewi był uważany za obcego. Był celnikiem, a Jezus powołał go na apostoła. Dlaczego Mateusz Lewi był outsiderem? Bo jako celnika uważano go za zdrajcę. Kolaboracja z Rzymianami, ściąganie dla nich podatków, pogardzano nim. A Jezus nie tylko dał mu nadzieję, powołał go też do napisania części Pisma Świętego. Kenneth? W pewnym sensie także Nikodem mógł być uważany za obcego. Jak to? Przecież można powiedzieć, że zasiadał w Sądzie Najwyższym, w Radzie zwanej Sanhedrynem. Dlaczego ktoś miałby go uważać za outsidera? Nawet to, że ktoś jest bogaty, może być uznane przez niektórych za przeszkodę w pełnieniu misji na rzecz tej osoby, bo potrzebujący najczęściej kojarzą nam się z ubogimi. O Nikodemie będziemy się uczyć w studium poświęconym misji wśród możnych tego świata. No właśnie, ktoś może powiedzieć, że ci wszyscy religijni ludzie nie są zainteresowani. Ale w Sanhedrynie oprócz Nikodema był jeszcze Józef z Arymatei. A zatem misja na rzecz ludzi, którzy nie należą do naszej grupy, bo na przykład są przywódcami. Zandile? Myślę o jednym z łotrów na krzyżu i o ostatnich chwilach posługi Jezusa na naszej ziemi. Zbawiciel powiedział, zaprawdę, powiadam ci dziś, będziesz ze mną w raju. Warto teraz wrócić do jednej z myśli, którą podzieliła się Sabina. Na Golgocie było dwóch łotrów, prawda? Obaj potrzebowali pomocy. I obaj umierali. Obaj byli outsiderami. Przypomnij nam to, co już wcześniej powiedziałeś. To była bardzo ważna myśl. Jaka była między nimi różnica? Tylko jeden z nich dostrzegł swoją potrzebę, a także moc, jaką miał Jezus, i to, że on potrzebował tej mocy. Był gotów przyjąć pomoc. Chciał przyjąć Bożą łaskę, dlatego Bóg mógł zaprosić go do wieczności. A jeśli chodzi o innych ludzi, którzy byli wykluczeni, to mamy przykłady uzdrowienia przez Jezusa ludzi, którzy byli uważani za nieczystych. Trędowaty, kobieta cierpiąca na krwotok. Ze względu na ich stan zdrowia, tych ludzi uważano za nieczystych. Jezus nie odmówił im swojej mocy. Myślę, że okazał im więcej współczucia ze względu na ich wykluczenie, bo chciał, żeby mogli wrócić. Co ciekawe, nawet Jezusa uważano za outsidera. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Ktoś może myśli, jestem wyrzutkiem, czy Jezusowi na mnie zależy? Może właśnie dlatego jeszcze bardziej mu na tobie zależy. On cię rozumie. Rodney? Inny przykład osoby napiętnowanej to kobieta, z którą Jezus spotkał się przy studni.
Ta rozmowa opisana jest w 4 rozdziale Ewangelii Jana. Jeśli dobrze pamiętam, to jest to najdłuższa rozmowa Jezusa opisana w Ewangeliach. Ta kobieta też była outsiderką. Podoba mi się to, co jest powiedziane w wersecie 4. Jezus musiał przechodzić przez Samarię. Żydzi woleli przez nią nie przechodzić, bo nie znosili tych obcych, ale Jezus musiał tamtędy przechodzić. By zaspokoić potrzeby osoby nienależącej do kręgu rodziny i znajomych, był gotów zajść tam, gdzie inni woleli się nie znaleźć. Nancy, podobnie było z dziećmi. Z nimi też się nie liczono. Matki przyprowadziły swoje pociechy do Jezusa, ale uczniowie je za to ganili. Jezus powiedział: nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie, albowiem do takich należy Królestwo Niebios. Przejdźmy teraz do cytatu zawierającego niezwykle ważne słowa Jezusa. Ewangelia Mateusza, rozdział 25, od wiersza 31. Kajlinda, od wiersza 31 do 40. Zastanówmy się, co Jezus tutaj mówi. Uczymy się o misji na rzecz potrzebujących, nie tylko w naszych rodzinach lub wśród przyjaciół, ale także poza kręgiem osób, które są nam bliskie. Ewangelia Mateusza, rozdział 25, od wiersza 31. Czytam z Biblii Warszawskiej. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie, błogosławieni Ojca Mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a daliśmy Ci pić? A kiedy widzieliśmy Cię przychodniem i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię? I kiedy widzieliśmy Cię chorym, albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie? A król odpowiadając powie im: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wiemy, że zbawienia nie otrzymuje się w zamian za odwiedziny albo rozdawanie jedzenia, wody i ubrań. Jesteśmy zbawieni z Bożej łaski przez wiarę. Polegamy na tym, czego Jezus dokonał dla nas. Każdy, kto w Niego wierzy, nie zginie, ale ma życie wieczne. Jaka jest więc zależność między zbawczą więzią z Jezusem a jedzeniem, wodą, odzieniem i odwiedzinami? Kenneth, zbawcza więź z Chrystusem motywuje cię do działania. No właśnie, dzielenie się jedzeniem, wodą, odwiedzanie chorych i więźniów to konkretne działania. Kajlinda? Gdy byłam dzieckiem, moja rodzina często się przeprowadzała. Teraz z racji wykonywanego zawodu też dużo podróżuję. Bywałam w różnych krajach i w różnych kościołach. Nie pamiętam kazań, które były tam wygłaszane, ale pamiętam rodziny, które zwróciły uwagę na to, że ktoś z innego kraju jest w ich kościele po raz pierwszy. Zapraszam cię na obiad. Zabierzemy cię na lotnisko. Spędźmy razem trochę czasu. Ponieważ kochamy Jezusa, chcemy być do Niego podobni. Ludzie zapamiętują tego typu działania. Piękna myśl. Może ktoś teraz pomyślał, że mógłby coś takiego zrobić dla gości w swoim kościele. Coś tak prostego. Amy, ty też byłaś w różnych miejscach na świecie. Nie było tam ludzi z twojego kręgu. Odmienna kultura, inny język. Co myślisz o tym, co powiedziała Kajlinda?
To jest słuszne spostrzeżenie. Gdy pomagamy innym ludziom, przestajemy skupiać się na sobie. Bardzo łatwo jest próbować być dobrym, próbować robić to, co właściwe, próbować zerwać ze złymi nawykami. Ale jeśli nie skupiam uwagi na pomaganiu bliźnim, to staję się egocentryczny i skupiam się na tym, co mogę zrobić dla siebie, a moja religia obraca się tylko wokół uczynków. Bóg wbudował w te działania misję, by pomóc nam w odwracaniu wzroku od siebie i w doświadczaniu tego, czego Bóg dokonuje przez nas w życiu innych ludzi. Jesteśmy poruszeni, gdy widzimy, czego Bóg dokonuje w naszym życiu. Dziękuję. Podzielimy się teraz sposobnościami, jakie mieliśmy do pełnienia misji na rzecz potrzebujących, zarówno w naszym kręgu, jak i poza nim, oraz tym, jak ta misja na nas wpłynęła. Moglibyśmy teraz zacząć od Sabiny, która etatowo zajmuje się taką posługą. Może później jeszcze skomentujesz uwagi innych uczestników tego studium. Twoja posługa nosi nazwę Acts of Kindness. Może najpierw posłuchaj, co powiedzą inni. Skoro prawdą jest to, co powiedział Kenneth, to chodzi o działanie, a nie tylko myślenie o działaniu. Opowiedzcie o swoim powołaniu do misji na rzecz potrzebujących i o tym, jak wywarła ona na was wpływ. Harold, kilka lat temu na ulicy widywałem pewnego człowieka. O nic nie prosił, ale wyglądał na bezdomnego, więc przynosiłem mu trochę jedzenia i wody. Pewnego dnia, gdy koło niego przechodziłem, podziękował mi za jedzenie i wodę. Widać, tego potrzebował, więc w miarę regularnie dzieliłem się z nim tym, co miałem. Po jakimś czasie zniknął. Nie wiem, gdzie się przeniósł, ale odczuwałem radość z tego, że choć tak mogłem mu pomóc. I dziękowałem Bogu za tę sposobność. Niektórzy mówią, nie chcę jedzenia, tylko pieniędzy. Ale problem polega na tym, że nie wiesz, co z nimi zrobią. Jeśli ktoś jest głodny lub spragniony, to ucieszy się z kanapki lub z butelki wody. A jeśli jest samotny, to doceni odwiedziny. Zandile, nie chcemy przez to dostać się do nieba i nie mówimy o tym, żeby zrobić na kimś wrażenie, ale Bóg mówi, chcę, żebyście zaspokoili te potrzeby. Kiedyś z dwiema koleżankami po raz pierwszy odwiedziłam Subway, żeby coś zjeść. Pomyślałam, że zamówię sobie najdłuższą. Chodzi o kanapkę, bo niektórym Subway kojarzy się z metrem. Więc udałaś się do baru z kanapkami. I co się stało? To był mój pierwszy raz od czasu przyjazdu do Ameryki. Zjadłam połowę i już byłam najedzona. Pomyślałam, że resztę zjem później. Wyszłam na chwilę do pobliskiego sklepu, żeby coś załatwić. Kiedy wróciłam, jedna z moich koleżanek rozmawiała z bezdomnym, który był głodny. Spojrzał na mnie, a później na moją kanapkę. Pomyślałam, no dobrze. Chociaż chciałam ją zjeść, bo była dobra. Nie dawaj komuś tego, czego sama nie chcesz. To była dobra kanapka. Tak, i chciałam dokończyć, ale ją odstąpiłam. Później doszłam do wniosku, że już nie chciało mi się jeść i że zjadłabym ją tylko dlatego, że była smaczna. Czasami powinniśmy rezygnować z różnych rzeczy nie dlatego, że są niewiele warte albo ich nie potrzebujemy. Trzeba dzielić się tym, co jest nam potrzebne. Dzielimy się z obfitości, którą mamy od Boga. Może oglądając ten program myślisz sobie, muszę gromadzić, bo później będę potrzebować więcej. Ale Bóg może poprosić cię o podzielenie się tym, co masz, by wesprzeć osobę, która jest spragniona, albo produkcję programów takich jak te. Bez względu na to, jakie są to działania, Bóg zachęca nas do współpracy w Jego misji. Pewnie widzieliście uśmiech na twarzy Zandile. Tak, bo udział w Bożej misji dzielenia się Jego miłością z cierpiącym światem daje nam radość. Módlmy się o nasze zaangażowanie misyjne. Ojcze w niebie,
Dziękujemy Ci za zbawienie dzięki Twojej łasce. Darzysz nas swoją bezgraniczną miłością. Mamy ją przyjąć przez wiarę i pozwolić, by płynęła przez nas. Dziś uczyliśmy się o misji na rzecz potrzebujących, zarówno tych bliskich, jak i nieznajomych. Boże, prowadź nas w praktyce naszego życia, abyśmy zawsze na drodze służby znajdowali radość w Tobie. Modlimy się w imieniu Jezusa. Amen. Dziękuję Ci za wspólne studium. Chcesz podzielić się swoim lunchem? Bóg na pewno pokaże Ci, jak okazywać Jego miłość. Nie pozwól, by była to tylko wiedza. Idź i bądź błogosławieństwem dla bliźnich. Opracowanie wersji polskiej, Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei. Tekst Piotr Lazar. Dźwięk Daniel Morozowski. Kierownik produkcji Marek Micyk. Czytał Jan Tuzin.